Witam serdecznie w koleżniku z Farming Simulator 22. Witam was w roku 2024. Juhu! Nowy rok! No, sorry ja. No. Ja to nagrywam oczywiście sobotę 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem. Tylko nie wiem, kurwa, czy przepraszam za słowo, no ale... Co się stało z tym save'em? Czy mam coś włączone w tle, czy jaki ciul? Że mam tylko 16 FPS na tym serwerze. Ciekawe, czy jakbym zresetował farminga, czy by coś pomogło. Ale dobra, będę się patrzał w dół, to może trochę... Warning. Chciałem wykryć cargo, dobra, to mnie interesuje. Oczywiście 22 FPS-y, 26, 30. Jak jest 30, to jest dobrze, tak? Tylko, że jakby było niżej. Oczywiście tkaniny cały czas są tworzone. Muszę właśnie zobaczyć do mojego krawca. Jak tam wygląda. Rozładowuję? Rozładowuję. Jak tam wygląda sytuacja z tkaninami? No, ale są ciekawe, jest dawno zrobione, to tam wiadomo. Masło jest do produkcji. Jest włączone. Wyłącz, nie oznacz miejsce. Chodź. Innego klikam. Widzisz, ubranie full. 15 tysięcy litrów. Ale dobra, zaraz będzie nowa tkaninka robiona, więc... Muszę to tylko szybko eksportować. Trzeba zrobić tak. Tak. Trzeba po prostu te palety wyjąć i tyle. I jak tam szyją ubrania? Jak to słychać? Dobra, to do kwietnia będzie sobie leżeć tutaj, w tym miejscu. Trochę tych ubrań będę miał, bo tu było 15 w fabryce i tu jeszcze 6 stało. No tu już 21, a jeszcze będzie doszyte. Bo ja 2 miesiące i mam pełną przyczepę 40 tysięcy litrów wełny. Więc no, dość fajnie to idzie. Ale to dobrze, bo duże pieniądze będą. Jak będą duże pieniądze, to wiadomo co będzie, nie? Jak będą duże pieniążki, to szybko zakończenie serii będzie i to mi się podoba. Mówię, ja do końca stycznia chcę nagrać ten choćby Leron. Na gotowo. Wiem, że mleko muszę wywieźć. Karmę dla krów przywieźć zaraz muszę. Dzisiaj jest bardzo dużo ogarniania save'a. Taki, no w sumie przydał się ten odcinek, no bo jakbym tego odcinka nie nagrał, to musiał wszystko teraz robić dosłownie. Między odcinkami. A jest wiadomo, sobota już, a chcę jeszcze live'a dzisiaj zrobić wieczorem. Znaczy już był ten ostatni live. Bo on się zacznie o 20. No ale to 22 akurat nie będzie. Więc spoko. Tutaj trzeba olej słonecznikowy, znaczy rzepakowy ładować. Bo jego jest najwięcej, bo jest 100 tysięcy litrów, więc 2,5 przyczepy. Tylko właśnie pytanie, czy teraz przypadkiem olej słonecznikowy nie będzie chciał wyskakiwać. Nie, na razie rzepakowy wyskakuje. Dobra, tu niech się napełnia. A ja zaraz może pojadę po... Po TMR, bo będzie najszybciej. TMR przywiozę, sprzedam owiec. A jak sprzedam owiec... No i potem jeszcze będę trawy kosił, bo już mało mam trawy dla owiec. Czemu mi tak wszystko tu ulga? Coś tu się rozwaliło. Czy kiszonki nie mam w tym. No ale mam tu jeszcze 800 ton chyba jeszcze. Bo tu dość dużo tego jeszcze mam. I tu mam dość dużo tego TMR-u jeszcze, z tego co pamiętam. W samym mikserze, a gdzie tu jeszcze do robienia. Czy to mogę zobaczyć? TMR. No 805 ton jeszcze, no to pan. Myślę, że te 2 miliony kiszonki, co tam zrobię, no to już będzie końcówka, nie? To już będzie na tyle. Że to, co wszystko... Teraz ja wszystko umieszczam tego TMR-u i koniec będzie.
Potem na końcu najwyżej będę serii kupował już kostki i siana, albo po prostu trawą będę ich karmił i tyle, żeby przeżyli. Masło jest 85 tysięcy litrów, więc trzeba trochę je przepchać, ale zaraz jak będę mleko włożył, to... Jeszcze u krów trzeba słomy dorzucić. Parę kostek włączyć, ale to za chwilę. Dobra, niech jedzie sobie na tej dziesiątce. W sumie trochę go zmuliłem teraz. Nie, na 10 FPS, co jest? Coś... Ja mam coś włączone? Nie, ja nie mam nic włączonego. Prawdopodobnie mało miejsca na dysku. Może tak być, że mam mało miejsca, bo... Bo przecież nie chodziło, no... Przecież nagrywałem dzisiaj normalnie 15 i wszystko normalnie chodziło. Mówię, to musi być wina tego, że mam zajęty dysk, no ale już na ten odcinek dam radę chyba. Ja łapię tą kostkę, czy nie kostkę, no nie ładowałem ten. No. Dobra, ściel to. Jedną kostkę jeszcze mogę wrzucić. To będzie 72, nie, też jeszcze dwie kostki wciągnie. No i 160 MR wciągnięte. Wody mało, wiem o tym, że mało wody mam. Ale to za chwilę. Teraz idę sprzedać szybko jeszcze. Owiec, to zawsze jakieś tam pieniążki będą. ...64 tony dało owsa. Z tego mojego pola małego. Byłem 17-18 tylko. Czyli tak na dobrą sprawę, raz, dwa, trzy, cztery... 7, 8, 9, 10, 11... 17 pól chyba z tego co dobrze obliczyłem, to 17 pól jeszcze mi brakuje, no ale to już raz dwa. Zobaczcie, to ja mam 800 ton soi prawie. Pokażę wam od ostatniego odcinka, bo nakosiłem przez soję. No, soi mam 770 ton, więc tak to sobie wygląda. Więc będę co sprzedawać, będą raz, dwa, w sumie trzy pociągi. Bo jest jeden pociąg na 300 ton, więc trzy pociągi będę musiał mieć. 136 zarobione, więc spoko. Jeszcze kosteczkę dorzucimy mu. A jeszcze jajka muszę sprzedać, dobra, więc w sumie nie wiem, czy ona dąży tą trawę skosić. Jak to będę po odcinku musiał kosić. Bo ja chyba nawet nie zdążę tej trawy skosić, bo ile jest minut odcinka już? 10 minut odcinka, no. A tu stoi ten mój nowy kombajn, Lizard Colossus. A no sobie tu będzie stał. Jajca trzeba zabrać. A zanim jajca, to trzeba kury jeszcze nakarmić. Dzisiaj taki na spokojnie odcinek zagarniania rzeczy. Prawdopodobnie Ole Sącznikowy skosił, że się nie napełnił. Jest. Nie gadaj, że teraz 21 palet będzie pod rząd oleju smocznikowego. Olej smocznikowy dopiero w lutym będzie sprzedawany, więc muszę go sobie odrzucić. A wiecie, po czym się kapnąłem, że jest olej smocznikowy tutaj? Po tym, że na inspektorze nie wyskoczyło nic. Teraz pytanie, co tu będzie wyskakiwać? No, no, wyskakuj, przyjacielu. No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że wolałbym, żeby sąsikowy wyskoczył, żeby go odrzucić.
dopóki jeszcze tu stoję. Jeszcze dwie partie oleju bym chciał takie być. 28 tysięcy litrów tutaj jest. Więc no. Aha, czy teraz na zmianę będziesz przeskakiwać? Dobra. O, że pakował 83 tysięcy litrów jeszcze, jak widzicie. Z tego samego oleju, co dało z tamtego pola 210 tysięcy, to dało 100 tysięcy oleju. 104 tysięcy, bo... No jeszcze jedna taka partia, przyjacielu. Jeszcze jedna taka partyjka i będę mógł stąd iść. Chyba pójdę na. Owiec sprzedany. Na transport mleka. Chyba transport mleka pójdę zrobić sobie. No, transport mleka sobie pójdę zrobić, bo tego... Będzie. Trzy wywrotki. Trzy cysterny będą, więc... Dobra. Jest ogarnięte, niech się ładuje. Tutaj BMF jest słoma, też niech się ładuje. Jeszcze jedna kostka wejdzie. No to są dwie całe beczki w środku i jedna jest pełna, załadowana, więc no, mówię, trzy beczki będą. Nie wiem, czy ja sobie tego koszenia trawy nie odpuszczę i nie zrobię sobie go poza odcinkiem, to koszenie trawy. Tak, jakoś przyszło mi na myśl. Poczekam jeszcze tę minutkę, bo to prawdopodobnie... Tak, kostka cała, jeżeli tamtym trochę użyczy. Tam dłużej nie wciągnie, no ale znaczy te dwie tony wciągnie, nie? No jak nie całe. No i dobra, to jest ogarnięte. Olej rzepakowy się ładuje powoli, więc jadę teraz mlekiem. Jedną partię zawiozę mleka. Jedną partię mleka zawiozę, to przy okazji będzie olej rzepakowy się sprzedało. I tak będę, wiecie, wracał, nie? No i zobaczymy, jak będzie jeszcze tam około 20 minuty. No to pojadę po prostu. No to pojadę skorzyść kawałek trawy. A jeżeli nie, no to będę po odcinku walczył. To żeby na to mleko te 90 tysięcy litrów, to trzeba trochę poprzepychać tych palet. Na razie na pole, bo to będzie... Bo tam pisało chyba w grudniu masło, cena masła jest w grudniu. Więc tak to będzie wyglądać. 72 tysiące. Właśnie nie wiem, czy chyba nie przewinę sobie tego czasu do grudnia, tak sobie teraz myślę. Jak to sobie ogarnę, to przewinę chyba sobie czas do grudnia. I chyba sprzedam to masło wtedy, no bo tam też będzie trochę tego masła do sprzedaży, nie? Myślę, że tak chyba zrobię. A tutaj stoi oczywiście klas, bo to jest jego wózek. Każdy po trochu palety brał. Trochę poprzepycham, to ten trochę szybciej będzie załadowany. Myślę, że te parę tysięcy litrów będzie trochę do przodu, nie? Ale milion na tym odcinku będę miał jak nic. Tutaj przez samego oleju jest 100 tysięcy i było olej, no to 600 tysięcy z samego oleju jest. No dobra, trzeba trochę masła poprzepychać. Tysięcy litrów, dobra. Jeszcze masła. Ładnie 6 palet wyskoczyło, więc... Dobrze, tu po 6 wyskakuje, to trochę szybciej to idzie niż w olejarni. Teraz tak, tutaj sobie wjadę do krów. Oczywiście między krowami nie będę po krowach jeździł.
O, coś się odbugowało. Już mam znowu 30 FPS-ów, czyli coś na początku musiało być, nie tak? Dobra, sprzedawaj. Teraz jedziemy po kolejny transport i jeszcze jeden będzie taki niepełny, bo tam będzie 20 tysięcy. Wciąga wszystkie? Wciąga wszystkie. No i o to mi chodziło. Widzicie, od razu 19 tysięcy litrów się zrobiło. A to z kolejnym transportem mleka. Już drugi. Właśnie, jeszcze na listopad. Skoro jest listopad, jeszcze to jeszcze jajca będą do sprzedaży. No i dzisiaj to widzicie. No, przez ten odcinek to jest pół godziny będzie. To będzie pół godziny odcinka praktycznie, zanim ja to wszystko posprzedaję. Więc no widzicie, ile czasu schodzi, żeby sprzedać sobie między odcinkiem takie coś. Po prostu w ciul czasu schodzi między... Zawsze między... Między jesienią a wiosną. Bo ja zimy staram się nie nagrywać, chociaż w tym roku stwierdziłem, że nagram sobie zimę, no bo wypadałoby. Jajek też trochę jest tutaj, więc... Parę tysięcy litrów tam będzie. To jest 27, dobra, tam się ładuje. Tutaj mogę wypchać to. Tak dużo tego się masła nie zrobi pewnie. No ale coś tam się przerobi tego masła, nie? Przez jeden dzień. Tkaniny wełna czemu? Włącz miało być. 80 tysięcy to jest litrów. Ile tych palet masła, ty? Dobra, no to się powoli będzie robić. Nie no, mówię, że dobrze te palety masa to chociaż po 6 wyskakuje ich. Że trochę szybciej idzie ich. No i dobra, trzeba znowu zadać rzepakowi i tyle. Dobra, ale rzepakowie jest full, mene mene. No a te 20 tysięcy litrów, co zostało, to pewnie raz zabił załadowany. Tak, jak szybciej powinno iść załadowanie. No dobra, tak to wygląda mi. Może uda mi się akurat wypchnąć tyle tych palet. Jak sobie teraz myślę. Może akurat się uda. Pewnie się uda, zanim to się rozładuje. 18 jeszcze, 18 jeszcze, 4. Załaduję sobie taki rządek, to przy okazji nie będę się tutaj podjeżdżać. Jeszcze 10 tysięcy litrów zostało. No dawaj, 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 pojawi się to paleto, no. Jaki sznureczek fajny. O, to akurat się olej rzepakowy sprzeda, zanim ja to wyciągnę, więc... Wtedy będę mógł od razu już... Podjechać po ten olej i kolejną partię sprzedawać, nie? No i będzie milion, jak nic, zobaczycie. W sumie prawie po sprzedaży słonecznika, prawie... Po sprzedaży tego oleju prawie, że będę miał milion. To będzie z 850 tysięcy. A może i 900 nawet. Czyli jak jest 231, no to z 120 tysięcy powinien dostać. Czyli, no, czyli 900 tysięcy na koncie będzie. To się da. 3000 litrów, 4, 5, 6 tysięcy litrów już. 8, 10 już. 12 już. 18 już. Dobra, 23 i 24 i poszli.
szybkie i wściekłe. Chcę zaraz jajka jeszcze się tepnę po jajka, bo jajek też trochę będzie. Albo się przejadę, bo to blisko będzie to. Się przejadę. Jak to tam wygląda, to mięso? Oliwy. No, tak to było. No i dobra, jadę ostatni kurs tego mleka zrobić. Właśnie, jadę ostatni kurs mleka zrobić. I będę musiał przywieźć wodę. Bo one już tutaj zdychają, te krówki. Czy teraz trochę sobie inaczej zrobiłem to, bo wycofałem, a nie wjechałem do środka. I powiem wam, że chyba lepiej było w środku, bo się nawróciłem od razu, już miałem długą prostą, nie? Tak. Widzicie. No dobra, cofniemy, no. No właśnie, promocje. Jakie są promocje? Wolę, nie patrzałem. Przetrząsarka. Nie ciekawego. Tak na dobre sprawy. O, 924 tysięcy. No, powinien się niedużo. Jajek będzie za 30 tysięcy litrów. 30 tysięcy litrów jajka myślę, że będzie na pewno. Bo trochę tych palet tam leży. Jak każdy jest po 1400, no to... Myślę, że te 30 tysięcy jest w zasięgu ręki, nie? Jak to się mówi. 22 minuty, no właśnie, zanim ja jeszcze to masło sprzedam, nie, to ja już odpuszczę sobie te kuszenie prawie dzisiaj. Dobra, to, tą paletę, dobra, tutaj jak ciągnie, to niech ciągnie. Mówię, dopóki ciągnie, to jest dobrze. Czy o dużo się pomyliłem z liczbą jajek? Niekoniecznie. Powiedziałem, że będzie 30 tysięcy litrów, a jest dokładnie 29 600. No to się pomyliłem o 370 kilo dokładnie. Czy tam litrów, dobra. O tyle się pomyliłem z jajkami. Więc bardzo dobrze. Wyliczyłem to. 30 tysięcy po 4. No to o, to już minął bez jaj. 3 masło za 3 tysiące, którego też 100 tysięcy jest. Więc 1,5 miliona? A? Myślę, że 1,5 miliona jestem w stanie zamknąć ten odcinek. Jeszcze wiadomo, przewijanie czasu będzie, to tam też będzie po 60-70 tysięcy przychodzić. No między październikiem a listopadem przyszło mi 70 tysięcy. Znaczy nie spanali, tylko teraz jest duży wiatr, ten wiatr trochę też nagania te pieniążki. Ale to nie tylko od wiatru, tak? Bo przecież jeszcze mam szklarni tam chyba z 4 albo 5. Tak to sobie to idzie. Ale tak codziennie po 50 tysięcy dostaje, nie? Kurde, sprzedaję te jajca. No, trochę ich było, nie? 30 tysięcy litrów w końcu ich było, no to. No, 126 tysięcy 130. Nie, no ale w kwietniu też będzie dużo sprzedaży. Znaczy dużo sprzedaży. Dużo kasy, o, chciałem powiedzieć, dużo kasy nie sprzedaży. Bo będzie dużo kasy z tego, nie? Z czego? Z ubrań. Bo tkaniny się robią, a ubrania, choćby ubrania. I raz to wszystko, raz, dwa, to masełko załadować.
Jak fajnie te paletki znikają, nie? Tak widzę, że teraz po palety wszędzie zostało, bo tak ten auto odbierze tak sobie z każdej palety po trochu. Nie, dobra, ale pierwsza wodę zawieźć do krów. A wodę założę w taki sposób. Czyli tutaj środek chwastowiczy i woda. No, będę lał tableczkę i będę chyba czas przebijał, bo o jeden dzień. Bo nie ma sensu tutaj stać i patrzeć. Owce są nakarmione, wełna wyjęta, więc... Więc dobra. Oni przeżyją. Więc możemy przewinąć czas do jutra. I zobaczyć, czy jutro będzie faktycznie cena. Tak jak powiedziałem, masła. Och, to jest coś nie. Na stacji celi młodec. No widzicie? O, brak miejsca na nowe palety w wełna owce. No i tak to mniej więcej codziennie wygląda mi. Tutaj łowiec. Ja tą wełnę sobie później przywiozę, jak będę miał czas. Ale na razie sobie odepcham ją. Zwierzęta 500 zrobię je z luks. Wydajność 300? Czemu tylko 300? 30%, przepraszam. 60 tysięcy, ty. Chyba trzeba trochę krowy pozmieniać. Czy te najstarsze chyba mogę już wypierdzielić? Chyba tak zrobię, wiecie? Tak chyba zrobię teraz, o, w tym momencie. Gdzie te krowy się kupuje? Tutaj? Nie, z drugiej strony już się kupuje. Które są najstarsze? To są te 60 miesięcy? To wybierz. No. Te najstarsze sprzedałem, więc zawsze tam jakieś... Są jeszcze 60 jakieś, dobra, jeszcze 60 trzeba sprzedać. Nie wiem, które. Są 32, to są 60 miesięcy, wybierz. Sprzedaj. I tu gdzieś jeszcze 52 miesiące widziałem. To je też od razu obchnę. To tam raz dwa się rozmnoży. Dziadostwo, znaczy dziadostwo. Widzicie, 5 miesięcy będą... No, za 2 miesiące w sumie już będą krowy kolejne. Za 2 miesiące to nawet będzie chyba z 40 znowu. Więc luźna guma, dobra. Tutaj pożarcie na razie nie jadę, bo nie potrzebują. Tej wody mogę dolać, jedną beczkę jeszcze. Niech się tu karmi. No i dobra, i tak to wygląda. Żarcie mają. Jak to wygląda teraz z cenami? Soja mnie nie interesuje, bo wiadomo czemu. Masło. Tu jest masło. Grudzień, styczeń niby. 2700. Dobra, pojadę. Te 200 sobie stracę tam przez miesiąc, ale... Wiadomo. O, już tylko 30 tysięcy litrów mleka, a było tam chyba 90, no to 60 tysięcy litrów mleka przerobiło to. Widzicie, jakby nie przesunął tych palet, to tutaj by już było pełno dawno, a tak jeszcze jest miejsce. Nie, no ale to masło trochę długo będzie do sprzedaży, więc jeszcze 30 minuta już jest. Więc zobaczcie, no... Albo już skończę odcinek. I tyle, i będzie koniec chyba. Bo zanim ja to posprzedaję, to kurde. Mi się druga taka przydała przyczepka, szczerze mówiąc. Tu już się ładowało, a tam się sprzedawało. Nie? Nawet nie wiem, czy taki trzeba by zrobić. Chyba tak sobie zrobię, bo to trochę... Nie, w sumie masło dość szybko teraz się sprzedaje, widzę.
jeszcze przypomnij sobie, że cały czas tutaj jest podyktowany Tomasem. Więc ja chyba sobie przeskoczę do stycznia. Skoro stycznia ma być trochę wyższa cena. Te przekazy by masę już do końca przerobiło, nie? Tak to by myślę, że tak nie zrobić. Kura są na, jest nakarmiona, więc... Ewentualnie można trochę jaja od tego nie odwinąć, tylko przesunąć. Że czego? Żeby na pewno się zrobiła paleta. No to tam jest dużo miejsca jeszcze, ale... Dobra, promocje są takie, więc ja przeskakuję jeden dzień. Żarcie owce i krowy mają, wszystko jest, więc... Czemu by nie? Teraz tutaj tak. To wyłącz, to wyłącz. Tutaj tak. Tutaj nowa karta inkognito. Tutaj tak, tutaj tak. Jeszcze myślę, co sobie włączyć, ale... Dobra, wiem, że brak miejsca na nowe palety owce, no ale no nie jestem w stanie tego ogarnąć w tym momencie. Właśnie, John Deere ma tylko 12 godzin, to jest największa moja maszyna. Jesteśmy tu śmierdzi. No właśnie. Nie wolno to jest najwyżej. No tutaj w połowie było, dlatego. I potem jest masa. Ja masę chyba nowy był kupiony z tego, co pamiętam, więc... Nikolaj był trochę ten. Nikolaj był trochę oszukany, bo on był z promocji, ale masę ja byłem chyba nowego kupować. Z tego, co dobrze mi się kojarzy. Dobra, i sobie wciąga na razie te palety. A ja muszę zobaczyć, jak tutaj produkty wyglądają. Masło mogę wyłączyć, bo nie mam. Wełna się przerabia, ale zaraz będzie kolejna partia, więc... TMR jeszcze tam 500 ton ponad, więc jeszcze kieszonki nie dorzucam. Ubrania też się jeszcze robią, więc... Czy to jest... O, tu jest 83, o, tu jeszcze. Ja to będę sprzedawał i sprzedawał to masło. Będę jeszcze z pół dnia sprzedawał to masło. A co mam teraz robić? Zapomniałem. A, zobaczyć krowy. No i trzeba TMR dowieść. Mleka 10 tysięcy litrów jest, więc... Dobra, ostatni TMR przywiozę i będę kończył ten odcinek. Bo już czas, żeby kończyć. No a na wiosnę chyba zobaczymy się już na siewach. Takich mocarnych w sumie siewach. Dobra, masło się załadowało. Zaraz wszystko będzie ogarnięte. Jeszcze przecież owiec będą się odebrać. Nie. Jeszcze robota, robota. Przecież do wiosny to ja tu jeszcze z 2 godziny będę siedział. No ale już dzisiaj wiosny nie będę ogarniał, bo wiadomo, nie ma czasu na to. Jeszcze później tutaj kiszonkę przerzucić z tego. Z losu do mikserka. No i znowu tutaj trzeba będzie TMR pełno narobić. Zawsze mogę zrobić upgrade. Chyba zrobię tak. O! I teraz już powinno mi na wszystko starczyć miejsca. Teraz już na wszystko mi powinno starczyć miejsca. Więc całą kiszonkę powinienem tam wrzucić. Całe siano i całą trawę, słomę. Słomy ma najwięcej do wrzucenia, więc... Tak pewnie się zostanie tej słomy. Bo wszystko nie wejdzie, no ale... Tutaj są dwa kombajny. Trzeci stoi koło kurnika, jak widzieliście, a czwarty gdzieś tam... A czwarty na sklepie stoi, no tak. Przecież pokazywałem nawet tylko dzisiaj, dobra, nieważne. Jednak nie będzie 1 500 000 na koncie dzisiaj. Bo ja też nie chcę was przedłużać, ale... Was przedłużać.
wam przedłużać tego odcinka. Ja nie chcę wam tego odcinka przedłużać, a tu jeszcze jest robota roboty. Przecież ja muszę jeszcze wełnę tu przywieźć. Tak sobie myślę, czy drugiej tej przyczepy jednak sobie nie kupić z autoloadem. By na dwie sobie wozić. Że wiecie, jedna jest sprzedawana, a druga jest ładowana w tym czasie, nie? Wtedy tam jakaś płynność by szła. Ewentualnie włączyć fabryki na sprzedaż, ale to jak włączę fabryki na sprzedaż, no to wiadomo, że będę tracił pieniądze. Co jest? A gałąź. Nie, dobra, zacznę sprzedawać to i będę kończył, bo jest 36 minuta. A to już starczy, naprawdę, naprawdę starczy. Nie wiem, jaką miniaturkę zrobić. Chyba z tymi Holandy. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć i z czołeczka.